Witajcie moi kochani, witam was serdecznie i gorąco w kolejnej kamerce w kosmicznej świadomości. Siemanko, witam was oczywiście w moim magicznym miejscu mocy, w którym tak bardzo lubię spędzać mój czas. I to jest taki mój wybór, świadomy wybór, że ja chcę tutaj spędzać czas, słuchajcie. Że jakby spośród tylu rzeczy, które mam do wyboru, ja akurat wybieram, żeby sobie tutaj siedzieć. No bo to my zawsze dokonujemy tych wyborów. Co chcemy zrobić, co chcemy powiedzieć, co myślimy, to jest zawsze jakiś nasz wybór. Ale ten wybór nie jest tak do końca świadomy. Słuchajcie, nie jest tak do końca świadomy. Mam tutaj na myśli, że jakby... Bo ogólnie dzisiejsza kamerka będzie na temat podświadomości i troszkę tego kursu, który zrobiłam. Na temat podświadomości i właśnie te nasze wybory, te nasze reakcje, to jakby wszystko gdzieś wynika właśnie z tego, co my mamy zakodowane, zaprogramowane w naszej podświadomości. Czyli wszystko to, co nieświadome, nieuświadomione. Tam się znajdują wszystkie nasze przekonania, nasze wartości, nasze reakcje obronne, to jak postrzegamy siebie, to jak postrzegamy innych, oczywiście też nasza intuicja, wyobraźnia, żeby nie było, że wszystko takie, co najgorsze, nasze traumy, tak. Tam znajduje się nasze wewnętrzne dziecko, czy tam serduchu, a no, serce to podświadomość dla mnie. I się tak odwracasz, czy nikt tutaj nie zmierza. I dlatego czasami te nasze wybory, no nie czasami, bo aż słuchajcie, 95% to jest nasza podświadomość, czyli to, jak my żyjemy, w jaki sposób jesteśmy ukształtowani, co się zapisało w naszym polu energetycznym, słuchajcie, z poprzednich wcieleń, pokolenia, rodowe jakieś sprawki. To, jak jesteśmy programowani, słuchajcie, dziecko do lat 7, ono jest cały czas w stanie transu, w stanie hipnozy, w stanie alfa, cały czas jest na wibracjach alfa. Dlatego tyle się słyszy, że dzieci do 7 lat chłoną jak gąbka, słuchajcie. Po prostu cokolwiek się im nie powie, one w to uwierzą. One nie mają jeszcze... To się fachowo nazywa funkcja krytyczna umysłu, która się rozwija między 8 a 12 rokiem życia. I ona jest właśnie odpowiedzialna za to, że my jesteśmy w stanie powiedzieć, ja to lubię, a może tego nie lubię. W to chcę wejść, a tego jakby w to nie chcę wejść. Wiecie, no wiadomo, no to jest... Jesteśmy młodzi wtedy bardzo, no co to jest? Jest dziecko jeszcze od 8 do 12 lat, gdzie mu się tam zaczyna rozwijać takie naprawdę... jakby samo myślenie za siebie, a do 7 roku życia, to wyobraźcie sobie, na przykład u mnie, to ja nie wiem, czy wspominałam w poprzedniej kamerce, że jakby u mnie w domu to, co ja słyszałam jako mała dziewczynka, to było coś takiego na przykład. A mówiłam chyba, tak? A co ty się tak wstydzisz? Już ja nie wiem, co ja mówiłam. A co ty się tak wstydzisz? Co ty taka wstydliwa jesteś? No i jaka byłam? No byłam wstydliwa, no. Cóż, no. I to są te różne takie programy. Powiesz dziecku, że jest głupie, bo coś źle zrobiło. Ono w to uwierzy. Ono w to uwierzy. I ono potem będzie dorastać z takim przekonaniem w sobie, że... Jestem głupia, do niczego się nie nadaję, nie jestem w stanie nic zrobić. No i to jest takie zastanawiające, słuchajcie. Dużo teraz, no nie wiem, no wydaje mi się, że jednak ci świadomi, którzy już mają dzieci, no to jakby już wiedzą tak, że
w jaki sposób się odzywać do dziecka, że to wszystko powinno być wspierające, tak, a nie krytykujące. Bo no, wiemy, jak to działa, tak? Wiemy, jak działa krytyka. Kiedy non stop słyszymy, że do niczego się nie nadajemy, że a mogłabyś zrobić coś lepiej i ciągle jest takie. Tam koleżanka mi powiedziała, jej mama zawsze przyszła z piątką, a mama, a czemu nie szóstka, nie? I takie, i z jakim ty przekonaniem idziesz do ludzi, wychodzisz w świat. Jakby muszę się jeszcze więcej starać, żebym była warta czegoś, żebym była warta miłości mojej mamy. Bo mama mnie będzie bardziej kochać, kiedy ja będę przynosić szóstki do szkoły, ze szkoły. I to jest naprawdę temat rzeka, ale tak tu Wam pokrótce powiedziałam na temat właśnie podświadomości. To jest takie fajne są, jak piszecie, czym jest podświadomość. Pewnie już, no mówię, to jest taki temat, takie podstawy w sumie, podświadomość. Jak piszecie sobie, czym jest podświadomość, to wyjdzie... No to są obrazki takie... Jest góra, nie? Góra lodowa. I my widzimy tylko ten wierzchołek taki tej góry. I to jest właśnie ta nasza świadomość. To jest umysł świadomy, który racjonalizuje, analizuje, tak? On jest w tej takiej funkcji krytycznej umysłu. A pod górą lodową, tego co nie widać, słuchajcie, jest te 95%, bo są różne dane, jest tak mniej więcej od 90 do 95% to jest podświadomość. Czyli to jest, no słuchajcie, to jest jakby praktycznie cała ja, to jest te 95%. To jak ja postrzegam świat, to jak ja postrzegam innych ludzi, to co ja myślę na swój temat, to jakie mam myśli, to co ja, no naprawdę, te moje wszystkie traumy, trudne doświadczenia, i to, że mam też taki fajny kontakt z tą intuicją gdzieś, to jest też fajne, słuchajcie. I tak, ta nasza podświadomość, słuchajcie. Ale do czego zmierzam, bo no jakby nie będę Wam tutaj tak się rozgadywać na temat podświadomości, bo jakby to można sobie zobaczyć, zresztą pewnie nie jest mnóstwo takich filmików i słyszeliście o pewnie nie raz. I teraz tak przejdę, w sumie no, nie będzie taki długi filmik, to tak sobie pokrótce powiem. Zrobiłam kurs, ogólnie to szkolę się na hipnoterapeutkę do pracy właśnie z podświadomością, do pracy z tym takim najgłębszym poziomem naszego umysłu, w którym jest zapisane wszystko, słuchajcie. Począwszy od porodu, nawet ja myślę, że i w brzuchu dziecko też gdzieś tam wyłapuje, tak, ono jest w polu swojej matki i to, co jakby co matka przez te 9 miesięcy przeżywa też to dziecko. Ono już jest w jakimś stopniu programowane. I tak do tego 7 roku życia, no to potem jest, to jak mówiłam, to jak gąbka, wszystko jest autorytetem, w szczególności rodzice. No i potem właśnie wytwarza się ta funkcja krytyczna umysłu, kiedy my już tam, nie, ja tego nie lubię, tego nie będę robił, nie, i już jakby można sobie powiedzieć. Mam, wiecie co, mam takie, chyba mnie słońce trochę dzisiaj przygrzało. Słońce mnie przygrzało trochę. Albo za dużo rowerów, rowerem jeżdżę, ale nieważne. Ale też co chciałam dodać tutaj do tego, bo jakby wszystko obraca się właśnie wokół tego, o, że dzieci chłoną do 7 lat. Ale z tego, co ja widzę też po sobie, okej, może do 7 lat ja jakby coś wchłonęłam w siebie, ale potem jeszcze całe życie ja mogę się programować na przykład tym, że ja powielam jakiś jeden schemat w moim życiu.
i ja będąc starszą i starszą, jakby energia się nawarstwia, tak? Jest jej coraz więcej, jest jakby, powiedzmy, dajmy na to ta skorupa, przepraszam, czy ten zator, który się wytworzył, jest jakby, no, trzeba będzie nad nim trochę więcej pracować, tak? Wyczyścić jakoś, czy to właśnie zrobić sobie kundalini jogę, nie? Poczyścić się, ale też pracować właśnie z tą podświadomością, tak? Pracować ze skutkiem, a nie tylko właśnie pracować z przyczyną, a nie tylko ze skutkiem, który, no, bo to już wspominałam wcześniej o tych wszystkich technikach, które działają na chwilkę w większości. No, trochę się rozwinęłam, nie? Tutaj o hipnoterapii mówię, no ale tak, więc hipnoterapia polega na wprowadzeniu człowieka w głęboki trans. Większość ludzi zazwyczaj jest w transie takim średnim, ale to wtedy już jest właśnie to połączenie z tą podświadomością. No i tam pracujemy właśnie na tych takich obszarach, no, głębokich, typu traumy, typu co zapisało się na przykład we mnie, kiedy miałam 3 latka, jaka sytuacja jest we mnie, której ja nie widzę, a która mnie blokuje. I to jest piękne, słuchajcie, bo ja robiąc ten kurs 2 dni i pracy z jakby z moją podświadomością i do pracy z innymi ludźmi z kursu, no bo praktykujemy codziennie i no wiadomo, tam się podmienialiśmy się kontaktami i siebie nawzajem robimy sobie sesje, wprowadzamy się właśnie w taki trans, wprowadzamy się w trans, gdzie ciało jest po prostu, no relaksujemy ciało, wprowadzamy w taki stan odprężenia, że jakby fale mózgowe schodzą na niższe częstotliwości. Po prostu umysł robi się coraz bardziej spokojny i on jest wtedy, zniża się do tych fal alfa albo teta. W falach alfa pracuje się, też się pracuje, oczywiście. Ja to znam z metody Silwy, gdzie tam pracuje się właśnie na falach alfa. A tutaj, no, hipnoza. To jest dokładnie praktyka w hipnozę. Ja zrobiłam kurs. Ale to słowo hipnoza jakoś tak ze mną nie rezonuje z tego względu, że od razu sobie, wiecie, wyobrażam jakiegoś tam z wahadełkiem, a teraz śpisz i jesteś niedźwiedziem, nie? Nie. Właśnie dlatego ja używam takich sformułowań jak praca z podświadomością, praca na głębokich poziomach podświadomości. Na razie zrobiłam, słuchajcie, taki 2-dniowy w praktyce, ale będę się szkolić właśnie na zaawansowaną, żeby móc pracować z traumami, z różnymi przekonaniami, żeby móc wchodzić nie wiem, do podświadomości i do zdarzeń w wieku niemowlaka, w wieku maleńkości, czy spotykać się z wewnętrznym dzieckiem. I powiem Wam, jak wspominałam o tej swojej ścieżce, że cieszę się bardzo, że odnalazłam swoją ścieżkę do pracy z ludźmi, to tak poczułam, słuchajcie, to narzędzie, bo to jest narzędzie jedno z wielu. Mamy mnóstwo narzędzi, słuchajcie, teraz. Teraz jest tylko do wyboru, do koloru. A ja lubię tego pana, to z tym panem może zrobię sobie to. A ja lubię tą panią, to z tą panią może już jakieś inne narzędzie, które gdzieś tam ze mną rezonuje. I to jest fajne, słuchajcie. A ze mną bardzo zarezonowała ta praca z podświadomością właśnie poprzez wprowadzenie trans. Słuchajcie, widzę, że to działa. A najlepsze jest to. Ja Wam podam teraz, nie pamiętam gościa, ale jak sprawdzę w domu, to gdzieś Wam tam podlinkuję. Gościu, no, robili badania na temat skuteczności psychoanalizy, terapii behawioralnej i hipnozy. To, słuchajcie, psychoanaliza jest skuteczna tylko w 23%. I trzeba przynajmniej zrobić 600 sesji.
czy wy to sobie wyobrażacie? 23% skuteczności, 600 sesji. Ludzie latami chodzą, słuchajcie, na sesje, na terapię takie, na sesje psychoanalizy. Latami! I jeszcze nikt nie powiedział, że to ci w ogóle pomoże. To jest najlepsze. I no takie, jakby tak licząc, 150 zł za sesję, 50 sesji, no to jest jakieś 7,5 tysiąca, nie? Za 50 sesji. A co tu mówić o... No nie wiem, słuchajcie, latach, no. Także tak. A gdzie tu 600 sesji, nie? No. I tak, następne to jest terapia behawioralna. Terapia behawioralna jest skuteczna w 73%, ale trzeba zrobić tak mniej więcej 22 sesje, nie? Żeby no jakby była skuteczna, tak, ta terapia, żeby gdzieś tam usunęła nasz problem, z czym my przychodzimy, co chcemy zmienić w sobie, albo problem, który nam jakby od dłuższego czasu przeszkadza, a nie jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić, myślę tu i teraz, wiadomo, z programowaniem się. A słuchajcie, hipnoza jest skuteczna w 93% i wystarczy od 3 do 5 sesji. Taki standard to są 4 sesje, słuchajcie, i na trwale i skutecznie pozbywa się człowiek problemu. 4 sesje, bo to jest właśnie praca z podświadomością. Ty pracujesz na korzeniach tego problemu, a nie na tym, co już się gdzieś zmanifestowało i ty sobie to usuniesz, nie? A problem dalej w korzeniach. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, o co chodzi? Bo ja wiem, to wy też wiecie. I to jest właśnie niesamowite i to mi się bardzo spodobało. Właśnie ta skuteczność. Ale skuteczność też jest wtedy, jeżeli jest gotowość na zmianę, jeżeli jest taka gotowość w sercu, ok. Jest takie stuprocentowe zaufanie do procesu, do narzędzia i się oddajemy wtedy, oddajesz się jakby w takim zaufaniu i w tej pewności, że to ci pomoże, nie? I to jest 100% skuteczności. I co mogę powiedzieć, słuchajcie, od siebie i co ja mogę zauważyć? I wymianka taka z ludźmi właśnie z kursu. No bo my od razu, jak się to jakieś 2 tygodnie temu było. My od razu, jak wiecie, jak się skończył kurs, to wiadomo, wymianka Facebookami, nie Facebookami, numerami. I teraz po prostu sobie ćwiczymy. Jesteśmy tam gdzieś w grupie takiej, wiadomo, prywatnej. Więc robimy sobie codziennie sesje, wymieniamy się doświadczeniem. Gdzieś tam już jedna właśnie taka moja nowa koleżanka, wiadomo, z kursu robiła sesje, słuchajcie, 2 koledze. To są sesje, bo to, co jestem ja w stanie teraz zrobić, to jest jakby wzmocnić pewność siebie, powiedzmy, wzmocnić pewność siebie. To, żeby na przykład chciało nam się regularnie ćwiczyć, czy to, żeby nabrać jakby, nie wiem, czy mówiłam o odwadze, czy o pewności siebie, no jakby nabrać odwagi, pewności siebie, może więcej spokoju i odprężenia, żeby mieć na rzeczy, które się nam przydarzają, takie zrozumienie i taką akceptację tego, że to się wydarzyło, że ty nie masz na to wpływu. No i jest jak jest, nie? Takiej, żeby nie reagować w jakiś taki zaprogramowany spokój, nie? Wiadomo, też trzeba będzie jakby wejść głębiej i skąd takie reakcje są w nas, bo czasami, no bo tak, mówi się, że wchodząc i pracując w podświadomości, kiedy jakby jesteśmy zrelaksowani i odprężeni, jesteśmy w tym stanie teta, to tam nie ma, słuchajcie, tej funkcji krytycznej umysłu, tam nie ma tego umysłu racjonalnego, który analizuje i on jakby wszystko sprawdza. Jaką dostaje informację, od razu sprawdza, czy ona jest prawdziwa. Tu wam podam taki przykład. Wyobraźcie sobie, że
przez większość waszego czasu byliście program. Mówiono do was w sposób niewspierający. Czyli co ty znowu zrobiłeś? Jesteś głupi, głupia, źle tutaj posprzątałaś. Ty w ogóle jak wiecie, źle posprzątałaś, to już w ogóle się za to nie bierz, bo ty nic nie potrafisz, nie? To tak chyba przykłady z mojego życia, bo ty nic nie potrafisz. No, możecie sobie to samego siebie, samą siebie zapytać, co się w waszym życiu słuchało przez większość czasu, czy to było coś wspierającego, czy to była ciągła krytyka. No i jeżeli ktoś mi teraz powie, że ja coś dobrze zrobiłam, powiedzmy, nie? Pochwali mnie za to, to moja funkcja krytyczna umysłu, to mój umysł zaraz zacznie analizować, czy to jest w ogóle zgodne z tym, co ja mam zapisane gdzieś pod świadomości i będzie od razu, nie, ale no co ty, ja jestem głupia, nie, ja jestem niedowartościowana, ja się do niczego nie nadaję, nie, i kłamiesz. I to jest właśnie to, że my w podświadomości, pracując na tym stanie teta, omijamy tą funkcję, omijamy tych naszych obrońców. Ktoś to pięknie powiedział, kto to był Erikson, to jest jeden z właśnie z najwybitniejszych hipnoterapeutów. On ich nazwał właśnie te wszystkie nasze przekonania, które my mamy gdzieś tam zapisane, wszystkie jakieś nasze traumy, wszystkie nasze wierzenia, poglądy, to jak postrzegamy świat. On to nazwał, że ta funkcja krytyczna umysłu to jest jak taki dżin albo jak takie smoki, które bronią w ogóle skarbu, nie? I że my dzięki wprowadzeniu w stan hipnozy omijamy tych wszystkich obrońców i od razu jest do podświadomości, tam wiadomo, wystarczy odpowiedni klucz, nie? Odpowiednie słowa. No i jakby podświadomość sobie wtedy zmienia, nie? Ona jej klika to, w jej klika to, co my do niej mówimy, bo ona tam nie ma analizy, nie? Tam nie ma porównywania. No i słuchajcie, naprawdę, mi się tak podoba to narzędzie, ale co, bo mówiłam o tej zmianie takiej, o tej koleżance mojej, no to ja norma, nie? Chaos w głowie, milion myśli, no i w ogóle wszystko człowiek by chciał przekazać, no ale wiadomo, jakby no, czas jest ograniczony. I ona, albo ja potem zaczęłam mówić, co ja mogłabym zmieniać. I ona więc miała takiego kolegę, któremu zrobiła dwie sesje. I on przyszedł do niej ogólnie z takim, żeby ona wzmocniła jego właśnie pewność siebie, odwagę i takie zaufanie do ludzi. Bo on gdzieś tam miał właśnie jakieś takie swoje przekonania, wierzył w to głęboko, że w ogóle ludziom nie można ufać, nie? Że Polak Polakowi wilkiem, że w ogóle Polacy to złodzieje. Daję przykład, to już nie chodzi o tego kolegę, ale tu daję wam przykład o przekonaniach, nie? Które my mamy w sobie, no ja nie mam takich przekonań, ale które my mamy w sobie i które potem jakby my wyciągamy na wierzch i nimi żyjemy i nie, mało tego, nasza podświadomość jakby pokazuje nam dokładnie to, co my wierzymy. Nasza rzeczywistość jest dokładnie taka, jakie nasze wnętrze, czyli jakie traumy mamy w sobie, jakie mamy przekonania na temat świata, na temat ludzi. To już mówiłam na początku, ale powtórzę. Co nas tak naprawdę ukształtowało, czym my nasiąkliśmy przez młodzieńcze lata, czy tam potem to, jak się programowaliśmy za nastolatków, dorosłe osoby. I no, i to jest, słuchajcie, to jest takie ciekawe. Także takie to są przekonania i no i tak będzie, no, rzeczywistość będzie nam po prostu pokazywać to, co my mamy tu w serduchu, to, co my wierzymy. No i taka osoba, słuchajcie, która gdzieś ma przekonanie typu Polak Polakowi wilkiem, no to jakich on ludzi będzie na swojej drodze spotykał? Można sobie odpowiedzieć już teraz, wiadomo. Jakich ludzi będzie spotykać na swojej drodze. Albo kobieta, która mówi, że wszyscy faceci są zajęci. Jakich ona mężczyzn będzie spotykać na swojej drodze? No, właśnie taki. Sorki. Haha. No i wracając do tej mojej koleżanki.
No i słuchajcie, po pierwszej sesji chłopak w ogóle do niej napisał, że jazda na motorze, która wcześniej sprawiała, że się trochę bał i jeździł gdzieś tam po takich ścieżkach, gdzie nie ma za dużo samochodów, czy tam, wiadomo, nie ma za dużo ludzi, że on ma więcej odwagi do tego, żeby jeździć takimi ścieżkami, którymi wcześniej by nie jeździł, słuchajcie. A po drugiej sesji napisał do niej, podekscytowany, w ogóle radosny, słuchajcie, że on zaaplikował o swoją pracę marzeń na statku i że będzie robił kurs kapitański czy kapitana, nie wiem jak to się nazywa. No po prostu, i ona mi się nagrywała i mówi, słuchaj, jaka sytuacja, nie? Że chłopak taki zadowolony, a to w sumie tak naprawdę nic nie robisz, tylko dzięki pracy z podświadomością, gdzie ona jest taka otwarta, jak taka właśnie gąbeczka, jak jesteśmy mali. Ona jest taka otwarta i ona tak chłonie sobie. A my możemy ją tam sobie fajnie zmieniać, programować, upiększać. No, to jest fajne, niesamowite. Słuchajcie, to nasza podświadomość. Dlatego dzięki pracy wprowadzającej w trans, to, no, to jest takie narzędzie, słuchajcie, to jest takie narzędzie, że ja już to nawet widzę po sobie, gdzie ja na sobie stosuję autohipnozę i słuchajcie, ja już od półtorej tygodnia śpię bez zatyczek, co wcześniej ja bym, no a weź mi powiedz, żebym w ogóle spała bez zatyczek, no nie, to nie było takiej opcji, żebym ja spała bez zatyczek, słuchajcie, a teraz od półtorej tygodnia ja śpię w zatyczkach. To pewnie też dlatego, dzięki temu, że wprowadzając w stan, pojawiają się różne jakby sugestie dotyczące wszystkie dźwięki, które słyszysz dookoła siebie, jakby pogłębiają twój trans. No i w momencie, słuchaj, ja zasypiam, nie wiem już też ile, 10 minut, gdzie wcześniej umysł tam myśli, czy coś tam, no chyba, że tam sobie o czymś myślę, jakby świadomie, nie? To tak. I co jeszcze? I właśnie to, że ja się uczę, słuchajcie, hiszpańskiego, odkąd oddałam szakti, to już będzie jakieś półtorej miesiąca, dzień w dzień, słuchajcie, dzień w dzień, 5 dni w tygodniu uczę się hiszpańskiego, mam ten kursik swój, do tego powtarzam słówka z takiego innego programu, no i jeszcze w sobotę i niedzielę, kiedy postanowiłam sobie, że to jest mój weekend, ja nie będę wtedy się uczyć, to ja jeszcze wtedy, słuchajcie, wszystkie słówka powtarzam, nie? I mi się chce, ja mam motywację, ja mam takie, ja się chcę nauczyć tego języka, on mi się podoba, uczę się z łatwością i lekkością, to jest najlepsze, że też dzięki właśnie takiej autohipnozie, czy tego, że ktoś nas wprowadzi w trans, jeżeli my chcemy się czegoś nauczyć, chcemy mieć lepsze, wow, ile tych ptaków lata. Lepsze osiągnięcia w nauce, jeżeli chcemy mieć, to praca z podświadomością to nic, no to tak jak taka zachęta, tak? Że ty po prostu, ty chcesz to robić. To nie, tam nie ma żadnego przymuszania, słuchajcie. To jest najlepsze. Ty się nie przymuszasz. Ty po prostu chcesz to robić. I to płynie jakby z twojego serca, to płynie z twojej podświadomości, że w niej się coś zmieniło. No, to jest naprawdę. I dlatego ja też wczoraj tak napomknęłam o tej podświadomości, o tym, że w podświadomości pracujemy na korzeniach, tam, gdzie to wszystko zostało zapisane i no jakby wszystkie te sesje, czy ja miałam tą sesję taką, zapłaciłam w sumie 200 zł za godzinę, fajnie, pozbyłam się tej energii, tego wszystkiego, ale no jakby dalej to wszystko zostało, tak? No, coś tam może się naprawiło, ale tak nie do końca, nie? Przynajmniej trzeba by było jeszcze, nie wiem, z 2-3 sesje wziąć, a może i więcej, słuchajcie. No, takie sesyjki. Bo tamto, no jakby też pracujesz ze swoim wewnętrznym dzieckiem, też się rozluźniasz, ale na przykład niektórzy ludzie potrzebują... O, Bączuś przyleciał do mnie. Potrzebują jakby trochę więcej czasu, żeby się na przykład zrelaksować, tak, bo ciało jest spięte po całym dniu stresu, na przykład w pracy i potem jak się świadomie trzeba zrelaksować, to ciało
No jest napięte gdzieś tam. Ja miałam tak, że ja to zauważam, że ja się napinam, słuchajcie, cała. Jak na przykład leżę na łóżku i próbuję się zrelaksować i ja widzę, że moje ciało samo się napina i ja się łapię na tym, ja jestem napięta, słuchajcie. A ja już ile pracuję nad sobą, ile jakby było tego uwalniania tego wszystkiego, a ja dalej mam w sobie napięcie. To jest niesamowite. Ale taka, mówię, no praca z podświadomością. Potem ja widzę po sobie, że jakby moja intuicja się poprawiła. Ja, słuchajcie, ale to jest w ogóle śmieszne. Nie śmiejcie się. Albo śmiejcie się. Śmiejcie się, no, trzeba mieć dystans do siebie. Idź po to lata. Jakby będąc tutaj w Polsce, ja się zastanawiałam, jak zrobić lufta w oknie plastikowym. Bo jakby próbowałam. Mówię, tu się otwiera, tu normalnie, tu się, jak daje się klamkę na pionowo, to okno się tylko tak, wiecie, uchyla, nie jest całe otwarte. Mówię, ale jak ja bym chciała takiego lufta sobie małego zrobić, nie? I słuchaj, no jakby nie umiałam sobie skojarzyć, przypomnieć, co, jak, czy w ogóle jest taka opcja, wiecie, że mi się to przyśniło. No ja, jak ja się obudziłam i pamiętałam ze snu tylko to, w jaki sposób robi się lufta, to mówię, no nie wierzę. I słuchajcie, od razu spróbowałam. Mówię, rzeczywiście. Rzeczywiście zrobiłam sobie lufta. Jakby moja podświadomość, słuchajcie, ona mi dała odpowiedź. Ona mi pokazała. No zobacz, tak się robi lufta. Bo jakby no we śnie też nie ma tego umysłu, tak? Który gdzieś tam racjonalizuje, analizuje. Tam jest po prostu czysta sobie świadomość, podświadomość. Tam dużo cieni wychodzi, które gdzieś tam się poukrywały. Możemy dużo tam zobaczyć. Słuchajcie, we śnie, nie wiem, czy ja już o tym wspominałam, ale mi się właśnie bardzo często śniło, że ja coś źle robię. Czy pracuję w jakiejś kawiarence, to ja tu nagle źle robię kawę, tutaj coś źle zrobiłam, tutaj mi się coś wylewa i ciągle coś źle robiłam, słuchajcie. I to było moje właśnie jedno... Jejku, jak lata koło mnie ta mucha! Czy co to jest? Idź ty, atakuje. Naprawdę. I tak tylko od twarzy mi lata, no. Złośliwie. Chyba nie nagram, albo to tak specjalnie, żebym nie mówiła o tym, bo to ważne tematy. Tak, no, ważne tematy. I co ja mówiłam? No, mucha mnie wytrąciła. No, że tam właśnie w tych naszych snach, a o tym moim śnie mówiłam właśnie, że to był taki mój, takie właśnie, jestem niedowartościowana, nie, ja coś źle robiłam przez całe życie. No i tak sobie właśnie to wychodzi podczas snu, więc warto sobie zapisywać, jeżeli naprawdę chcemy jakby pracować z tą podświadomością i chcemy sobie pomóc i jesteśmy otwarci na to wszystko, no to słuchajcie, to jak najbardziej. Wiadomo, samemu, no jak widać, można, dłużej to trwa na pewno, takie wiecie, taka praca z samą sobą, z samym sobą, to długo trwa. No, ja będę się zbierać, słuchajcie, bo mnie denerwuje ta mucha, no jakoś tak mnie dziwnie atakuje. No, także tak, słuchajcie, ja jeszcze jakby nie będę, no powiedzmy, że od lipca coś będę chciała wprowadzić, jakieś takie sesyjki czy coś, do tego też będę miała jakieś niespodzianki dla, myślę, 3 osób, tak planuję, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, no 3 na pewno. I no i to tyle, co sobie chciałam tak porozmawiać o podświadomości i o tym, jak ważna jest praca właśnie z tym naszym nieuświadomionym, co jest gdzieś głęboko w nas zapisane. I większość z nas to właśnie jest takie, wiecie, robociki, nie? Na autopilocie cały czas. Te same reakcje, bo ktoś coś powie, co ci się nie spodoba, gdzieś tam twojego, bo ja jestem, wiecie, taki w ogóle super i nikt mi tutaj nie będzie mówił, nie? Co ja mam robić, albo co powinienem zrobić, albo jak mam żyć, nie? I takie, i się na przykład w
włącza taka reakcja typu, co ty mi tutaj będziesz mówić i w ogóle gdzieś tam czujemy, wiecie, wkurwa jakiegoś, ta energia się zbiera, nie? Czujemy takie napięcie, ciało się napina, nie? No bo jak to ktoś mi tu będzie mówił? Bo jest coś nieuzdrowionego, słuchajcie, w nas. Coś nieuzdrowionego, coś, co potrzebuje wyleźć, zobaczyć, dlaczego wyreagujesz w taki sposób. Bo no jakby no ja chcę z tym pracować, tak? Jakby ja chcę być wolna od właśnie takich sytuacji, reakcji moich, które będą na autopilocie, bo ja chcę świadomie dokonywać wyborów. Ja chcę świadomie żyć właśnie, że ja dokonuję tych wyborów, a nie wybór dokonuje moja trauma, czy moje jakieś przykre doświadczenie, no to trauma, czy jakieś moje przekonanie dotyczące życia, ludzi. Czy ja chcę, żeby to o mnie decydowało, słuchajcie? Czy ja chcę, żeby na przykład lęk decydował w moim życiu? Albo brak odwagi, brak pewności siebie, sięgania po marzenia. Czy ja chcę dokonywać wyborów, które będą powodować więcej lęków, więcej przykrości w życiu? Czy ja chcę dokonywać takich wyborów? No nie chcę, no. Coś tu sobie plumknęło. Ja chcę świadomie żyć, naprawdę. Ja chcę żyć świadomie. I chcę sama wybierać, co jest dla mnie ważne, co mi służy, a co mi nie służy. I z łatwością, słuchajcie, z łatwością jakby pozbywać się, tego, czego nie chcemy w naszym życiu. Tego, co już nie jest dobre, a nie cierpieć. Czy ja muszę siedzieć w toksycznej relacji, która mnie wykańcza na przykład? No, jakby dokonuję wyboru, tak? No, mogę, ale nie muszę. Mąż mnie bije. Czy ja muszę siedzieć w takim związku? No to się, jakby to się bierze z czegoś, tak? Ja się boję, że sobie nie poradzę. Więc ja będę siedzieć przy tym mężu. A to, że się sobie nie poradzę, no to wynika z czego? Takie, i wiecie, i dochodzi się do tej podświadomości. No to jest naprawdę temat rzeka i ja chcę żyć z lekkością, w harmonii. W harmonii z wszechświatem, z mamą ziemią, w harmonii z sobą. Tak sobie żyć, no, na luzie. Na luzie i po swojemu. Także tak, moi drodzy, będę kończyć, bo się w sumie rozgadałam. Życzę Wam w ogóle fajnego dzionka. Tam gości sobie kosi trawę. Widzicie, nawet nie zwróciłam na to uwagi, nie? Jakby ten dźwięk wcześniej by może spowodował moją reakcję taką, kurde, ja tu nagrywam, a jakiś gość mi w ogóle koszarą jeździ. Słuchajcie, w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. I to jest też fajne dla osób, które, na przykład Jola, ma sąsiada, który ją denerwuje bardzo. I ona jak tylko słyszy dźwięk telewizora, to od razu ma reakcję takie, wiecie, irytacji, frustracji, w ogóle napięcia, wtłumienia, że ja pierdzielę, znowu ten sąsiad mi tutaj brzdąka i ten telewizor nie głośno słucha i w ogóle jak ja mam wytrzymać w tym domu, i się człowiek nakręca, nie? Nakręcam. No, także tak, trzymajcie się cieplutko, tutaj gadam i gadam. Niech moc będzie z Wami. Piękne ważki tu są. Słuchajcie, mają takie niebieskie, kosmiczne skrzydełka. No, naprawdę. To w ogóle kamerka była brudna. A nie, teraz już. Jeszcze bardziej opuściłam, ale nic. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Ściskam Was mocno. Namaste. Do następnej kamerki.